Twoja córka? Nie, powiadomienie z banku. Kurczę, denerwuję się, bo miała być o 20. Nie potrafię już z nią rozmawiać. Przykro mi, nie umiem ci pomóc niestety. Dobrze pamiętam, że zawsze chciałaś mieć trójkę dzieci? Tak, ale nie złożyło się. Nie wszystkie marzenia się spełniają właściwie. Spełniają się tylko nieliczne. Jakoś trudno mi uwierzyć, że nie kochałaś nikogo przez te wszystkie lata. Kochałam. Ale to był błąd. Już nigdy go nie popełnię. No, a dlaczego tak radykalnie? Jesteś jeszcze młoda. A mi się wydaje, jakbym miała 100 lat. O, jest. Przepraszam cię na chwilę. Jagoda! Ty jesteś zupełnie pijana. Co? Ja? No. Ojciec. Never ever. Zaczekaj. Mam gościa. O? Przecież się bzykać z moim ojcem? Jagoda. Lups. Też mu się coś od bycia należy. Tylko załóż gumkę. Nie chcę mieć braciszka. Jagoda, do swojego pokoju, dobrze? Najpierw ząbki. Mamusia nauczyła mnie, że ząbki trzeba myć. Szkoda, że już ma moje ząbki w dupie. Ząbki w dupie. Śmieszne co? Czemu się nie śmiejesz? Chodź. Do siebie, już. Ale ja nie chcę iść. Do swojego pokoju. Niech ona sobie idzie. Mam tylko ciebie, nie wie o tym? Dobrze. Idziemy spać. Już. Cholera jasna. Położyłem Jagodę spać, wróciłem do pokoju, a Marioli już nie było. Zostawiła tylko kartkę. Dziękuję za drożdżówki. Obraziła się? Pewnie tak. Jagoda zachowała się skandalicznie. Co się z tą dziewczyną dzieje? Czy ona myśli, że będzie miała ojca na wyłączność?